podłączam silnik. Osłonę. I ponownie montujemy. Najważniejsza przegroda chłodzenia. Ona jest symetryczna. Zakładamy ją pod szczotkotrzymacze na górnej krawędzi korpusu. I ona służy do oddzielania powietrza chłodzącego od wylotowego, które jest ciepłe. W przypadku jej braku powietrze wylotowe ciepłe jest zasysane jako chłodzące i może to doprowadzić do spalenia silnika. W odpowiednim miejscu montujemy silnik. Korki gumowe uważamy, aby nie wypadły, więc tutaj przechylamy delikatnie osłonę i dokręcamy. Przytrzymujemy i uzupełniamy wszystkie. Następnie montujemy silnik w osłonę. Montujemy silnik w osłonę i dokręcamy. Należy zwrócić uwagę, aby
Wszystkie wkręty trafiły we właściwe miejsca. Podpinamy przewody. Przeciągamy przewody.